W tym rozdziale będziemy rozmawiać o graph editorze, czyli całkowicie innym sposobie edycji parametrów naszych warstw. Na początku jednak skorzystamy z obiektu, który edytowaliśmy wraz z użyciem keyframe velocity. Na tym etapie możemy usunąć warstwę bieżącą, czyli korzystamy po prostu z klawisza delete i wyłączamy okienko shy, a następnie włączamy zawartość warstwy numer 1. Graph Editor umożliwia nam dostęp do tych samych klatek kluczowych, które znajdują się na warstwach oraz ich wartości, aczkolwiek wykorzystując inny sposób reprezentacji właściwości naszych warstw. Możemy włączyć teraz panel Project, zaznaczyć warstwę i skorzystać ze skrótu U, dzięki czemu wyświetlimy wszystkie parametry z klatkami kluczowymi. Następnie skorzystajmy ze skrótu Ctrl i zaznaczmy takie parametry jak Anchor Point, Scale i Rotation. Wiemy, że parametr Anchor Point jest parametrem czasowo-przestrzennym, podobnie jak parametr Position, zaś Scale i Rotation są parametrami czasowymi. Możemy wyłączyć klatki kluczowe, klikając na ikonie stopera i tym samym skupimy się na dwóch parametrach, czyli Position i Opacity, czyli na parametrze czasowo-przestrzennym i czasowym. Widzimy również, iż nasza animacja nie uległa zmianie, czyli dysponujemy zmianą pozycji oraz zmianą nieprzezroczystości. Odznaczmy teraz te trzy parametry, klikając poniżej myszą. Przesunę jeszcze ramkę Timeline i kliknijmy na ikonie Graph Editor, która znajduje się w górnej części panelu Timeline. Tak oto prezentuje się Graph Editor, czyli dwuwymiarowy sposób edycji parametrów w oparciu o oś wertykalną i horyzontalną. Poniżej znajdziemy różne opcje. W pustej przestrzeni Graph Editora znajdziemy również wskaźnik czasu oraz zauważymy, iż widnieje dalej nasza podziałka. W tej sytuacji Graph Editor jest pusty, wynika to z tego, iż nawet nie zaznaczyliśmy warstwy, aczkolwiek nawet po zaznaczeniu warstwy widzimy, że nic nie jest wyświetlane w oknie Graph Editor. Wynika to ze standardowych ustawień Graph Editora, czyli dopóki nie zaznaczymy konkretnego parametru lub nie skorzystamy z tzw. Graph Editor Set, zawartość Graph Editora pozostanie pusta. Właściwe opcje znajdziemy w ikonce, która reprezentowana jest przez oczko, tak więc po jej rozwinięciu zauważymy trzy różne opcje i my skorzystamy na samym początku z zaznaczenia opcji Show Animated Properties. W tej sytuacji zauważymy, że zawartość Graph Editora jest odświeżona. Ta opcja daje nam po prostu możliwość wyświetlenia wszystkich animowanych parametrów, które znajdują się na wskazanej warstwie. Niezależnie od tego, czy zaznaczamy konkretny parametr, czy też skorzystamy z Graph Editor Set, czyli tej ikony, która znajduje się pomiędzy ikoną stopera oraz nazwą właściwego parametru. Opcja Show Selected Properties umożliwia nam wyświetlenie zawartości danego parametru zaraz po wskazaniu. Możemy również skorzystać z klawisza Ctrl, tym samym wyświetlając obydwa parametry. W przypadku opcji Show Graph Editor Set możemy wyświetlić zawartość parametru bez jego zaznaczenia, aczkolwiek taki parametr musi mieć aktywną ikonę Graph Editor Set. Tak więc widzimy, że w tej sytuacji parametr nie jest zaznaczony, nawet warstwa nie jest zaznaczona, aczkolwiek widnieje zawartość tego parametru w oknie Graph Editor. Pamiętajmy również o związku pomiędzy aktywacją właściwej opcji w górnej części panelu Timeline a zaznaczeniem konkretnej opcji w odniesieniu do pojedynczej pozycji. Tak więc w tej sytuacji, zawsze włączając Graph Editor, będziemy wyświetlać zawartość m.in. parametru Opacity z racji tego, iż zaznaczyliśmy ikonę Graph Editor Set. Zawartość tego parametra będzie wyświetlana nawet wtedy, jeśli zaznaczymy inny parametr. Aczkolwiek zmieni się sposób reprezentacji tych dwóch parametrów. Zauważymy, iż kolor cyjanowy, który jest zastosowany w odniesieniu do parametru Opacity, koresponduje z kolorem, który podświetla wartość tego parametra. Podobnie w przypadku z parametrem Position. Czerwony kolor odpowiada za oś X,
zaś zielony za oś Y. Nawigacja w Graph Editorze jest bardzo prosta, aczkolwiek istnieje wiele różnych kombinacji nawigowania oraz istnieje domyślnie aktywna opcja Auto Zoom Graph Height, która umożliwia After Effectsowi automatyczne dopasowanie Graph Editora w odniesieniu do osi wertykalnej. Tak więc, aby przykładowo przesunąć zawartość Graph Editora w prawo czy też w lewo, możemy wykorzystać narzędzie rączka i klikając przesuwamy. Czyli uzyskujemy ten sam efekt, jakbyśmy kliknęli na belce nawigującej. Zauważymy jednak, iż nie możemy przesuwać Graph Editora do góry i na dół. Wynika to właśnie z aktywnej opcji Auto Zoom. Po jej deaktywacji zauważymy, że możemy przesuwać Graph Editor w dowolnym kierunku. Oczywiście możemy również skorzystać z tymczasowego naciśnięcia klawisza spacji. Oraz możemy skorzystać z kombinacji Shift i obracać wałek myszki na dół i do góry. Jeśli wyłączymy opcję Auto Zoom, to obracanie wałka naszej myszki powoduje przesuwanie do góry i na dół. Podobna sytuacja wygląda w odniesieniu do przybliżania, tak więc aktywujemy narzędzie Zoom Tool, wykorzystując skrót Z i klikając lewym przyciskiem myszy możemy przybliżać Graph Editor horyzontalnie. Korzystając ze skrótu Alt i lewy klik oddalamy, możemy wyłączyć opcję Auto Zoom, dzięki czemu po prostu przybliżamy Graph Editor horyzontalnie i wertykalnie. A mając aktywne narzędzie Zoom Tool, możemy również skorzystać z kombinacji Alt, lewy przycisk myszy, przytrzymujemy i ruch w prawo bądź w lewo. Możemy również przy wyłączonej opcji Auto Zoom wykonywać ruch do góry i na dół. Przy włączonej opcji Auto Zoom wykonujemy tylko przybliżanie horyzontalne. Oraz możemy też skorzystać z kombinacji Alt oraz przesuwać wałek myszy, dzięki czemu przy włączonej opcji Auto Zoom przybliżamy horyzontalnie. Lub wyłączamy opcję Auto Zoom i korzystamy ze skrótu Ctrl oraz wałek myszy, czyli przybliżamy wertykalnie. Możemy także skorzystać z dwóch opcji, które znajdują się zaraz obok Auto Zoom. Druga, aktywna, umożliwia nam wypełnienie okna Graph Editor aktywnym grafem. Zaś pierwsza wykonuje podobną czynność, aczkolwiek tylko do fragmentu grafu, którego klatki kluczowe zostały przez nas zaznaczone. Czyli przykładowo zaznaczymy dwie pierwsze klatki i skorzystajmy z tej opcji. No dobrze, tyle tytułem wprowadzenia. W następnym rozdziale zajmiemy się już związkami pomiędzy grafami a naszymi parametrami.